Chwała Panu, bracia i siostry. Pan jest dobry. Jak Amerykanie dodają po takim stwierdzeniu, zawsze. I to jest prawdą, że Pan jest dobry, Pan jest łaskawy, Pan jest miłosierny. I tak, Janku, Pan mówi, żebyś się nie bał, nie lękał. On jest z Tobą, On Cię trzyma w swoim ręku. I On Cię... Nie lękam, jak według mnie może nas... Bezpiecznie Pan Cię przeprowadzi. Rozważamy pierwszy list do Koryntian i kończymy i nie możemy go skończyć. Dużo mówiliśmy na temat darów ducha, 15 rozdział, jesteśmy właśnie na ukończeniu 15 rozdziału tego pierwszego listu do Koryntian i może przeczytam tą końcówkę od 54 wiersza do końca tego rozdziału. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon, prawo. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. Moi drodzy, jak z tego listu dowiadujemy się, oprócz tych różnych problemów, o których wspominaliśmy w oparciu o ten list, w tym zborze były osoby, które kwestionowały zmartwychwstanie. Jak powiedzieliśmy, w religiach pogańskich, greckich, rzymskich, egipskich, tych pogańskich religiach była wiara w życie pośmiertne, ale nie było wiary w zmartwychwstanie ciał. I powiedzieliśmy, że tylko chrześcijaństwo mówi o zmartwychwstaniu ciała i tylko w chrześcijaństwie jest mowa o tym, że Bóg odkupił, wykupił z tego skażenia grzechu i śmierci całego człowieka, jego ducha, duszę i ciało. I też mamy, i apostoł Paweł to wyraźnie tutaj sygnalizuje, że cały człowiek, cały chrześcijanin należy do Pana. Już w trzecim rozdziale tego pierwszego listu do Koryntian Paweł mówi, że my jesteśmy razem i indywidualnie, bo powtarza to też w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Nasze ciała są świątynią Ducha Świętego, a my staliśmy się Bożymi dziećmi. Oto Paweł gani tych, którzy kwestionują zmartwychwstanie, bo mówi, jeżeli nie ma tego zmartwychwstania, to mówi, to po co ja codziennie narażam się na śmierć dla Ewangelii? To po co są tacy, którzy praktykują niebiblijnie i dają się chrzcić za umarłych? To po co oni to robią? A tak naprawdę mówi, to w takim razie Chrystus też nie zmartwychwstał i mówi, żyjmy, jedzmy, pijmy, bo jutro pomrzemy, bo tak naprawdę nic nie ma sensu. I Paweł uświadamia nam, że każdy z nas, każdy człowiek zmierza do wieczności. Od momentu, kiedy się urodziliśmy, człowiek zmierza do wieczności. Chociaż umieramy fizycznie, to ciągle nasz duch i nasza dusza żyją, są umieszczone w dwóch miejscach, jak objawia to Pan Jezus w Ewangelii Łukasza w 16 rozdziale, że niepojednani z Bogiem idą do krainy umarłych i tam oczekują na sąd wieczny, na ten moment, kiedy będą wskrzeszeni na sąd wieczny i tam już doznają cierpienia i niewygody. I ci, którzy są pojednani z Bogiem, są przeniesieni zaraz po śmierci, są przeniesieni na łono Abrahama albo do raju, jak mówi Słowo Boże, i tam oczekują na zmartwychwstanie ciał. To jeszcze nie jest niebo, to nie jest jeszcze ten ostateczny, to ostateczne miejsce. Tak więc tutaj Słowo Boże nam daje zachętę i daje nam pociechę. Paweł w tym liście, w tym 15 rozdziale mówi tak, jeśli ktoś urodzi się według ciała, czyli nazywa to urodzeniem w Adamie, według ciała. Pamiętacie, można to odnieść do tego, co Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana w 3 rozdziale. Co się narodziło z ciała,
jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. I mówi tak, ci, którzy rodzą się według ciała tylko, czyli rodzą się z Adama, tak naprawdę, jeżeli nie narodzą się na nowo, po prostu idą na zatracenie, idą na zginienie. Po prostu cały czas w nich jest upadła, grzeszna natura, duchowo są umarli i jeśli się nie nawrócą do Pana, jeżeli nie doświadczą tego, co Biblia nazywa nowonarodzeniem z góry, od Boga, z mocy Bożej, po prostu idą na zginienie. A więc wszyscy w Adamie umieramy, wszyscy w Adamie jesteśmy skażeni grzechem, wszyscy mamy upadłą naturę i też Paweł o tym pisze w drugim rozdziale listu do Efezjan od pierwszego do trzeciego wiersza. Dalej Adam był tym cielesnym z prochu ziemi, ziemski, należy do ziemi. Ale druga rzecz, o której mówi Paweł, mówi o nadziei, którą mamy, o żywej nadziei. Mówi, ale kto należy do Chrystusa? Mówi, że Chrystus jest tym drugim człowiekiem, który tym razem nie zawiódł, nie popełnił grzechu, nie znaleziono w nim grzechu. On pochodzi z nieba. Jak Adam jest z ziemi, tak Chrystus jest z nieba, z góry przyszedł. Stał się człowiekiem i nazywa go ożywiającym duchem. To jest ten, który przynosi życie dla tych wszystkich, którzy wzywają imienia Chrystusa dla swojego ratunku, dla swojego zbawienia. A więc nazywa go drugim człowiekiem i ostatnim Adamem. To jest ważne, bo ta pierwsza nazwa, drugi człowiek, mówi, że Pan Bóg jakby wystawił drugiego reprezentanta w nasze miejsce, który nas reprezentował, który teraz tym razem nie zawiódł Boga, ale wypełnił, był posłuszny we wszystkim aż do śmierci, nie popełnił żadnego grzechu, żadnego przestępstwa, tak jak Adam. A więc w tym momencie w Adamie umieramy, ale jeżeli pokładamy nadzieję w tym drugim człowieku, w Chrystusie, to w tym drugim człowieku On nas ożywia do relacji z powrotem z Bogiem. Ten pierwszy człowiek wprowadza nas w duchową śmierć, ale ten drugi człowiek wprowadza nas przed oblicze Boga, ożywia nas i wprowadza nas przed oblicze Boga do pojednania z Bogiem. Ten termin ostatni Adam pokazuje, że dzieło Chrystusa obejmuje całą ludzkość od pierwszego człowieka, od pierwszego Adama aż do ostatniego reprezentanta, który należy do tego pokolenia Adama, którzy narodzili się tylko według ciała. A więc zbawienie Jezusa obejmuje absolutnie całą ludzkość. Także nie ma tutaj jakiegoś, że tylko niektórzy są objęci tym dziełem odkupienia. Dalej mówiliśmy o tym, że Paweł mówi o porządku zmartwychwstania. Mówi o pierwszym i o drugim zmartwychwstaniu. To pierwsze zmartwychwstanie to zaczyna się właśnie od Chrystusa. Już przed Chrystusem ludzie byli wzbudzani z martwych. Ale musimy rozróżnić pomiędzy wzbudzeniem zmartwych a zmartwychwstaniem. Ci, którzy byli wzbudzani zmartwych, ponownie umierali i szli do krainy umarłych, a później, kiedy Chrystus już dokonał odkupienia, mówią bibliści, bo w Starym Testamencie wszyscy, sprawiedliwi i niesprawiedliwi, szli do krainy umarłych. Ale kiedy Chrystus dokonał dzieło odkupienia na krzyżu, kiedy powstał z martwych, kiedy wstąpił do nieba, w tym momencie sprawiedliwi i święci z krainy umarłych Starego Testamentu zostali przeniesieni do raju albo na łono Abrahama. A więc coś się dokonało. Stary Testament bardzo tak skromnie mówi o życiu pośmiertnym i właściwie jakby wszystkich umieszcza w Hadesie, w tym samym miejscu. Ale Nowy Testament poprzez dzieło odkupienia Chrystusa już dokonuje różnicy. Już ci, którzy są w Panu, idą do zupełnie innego miejsca zaraz po śmierci niż ci, którzy w Pana nie uwierzyli. To jest nasza żywa nadzieja, moi drodzy. A więc jako pierwszy, mówi Paweł w wierszu 23, powstaje Chrystus.
On jest tym początkiem, tym, tą pierwociną, tym zaczynem, tym zarodkiem zmartwychwstałych ludzi. A więc On nas reprezentował przed Bogiem jako człowiek, który nie popełnił żadnego grzechu, dokonał odkupienia i teraz nas reprezentuje jako pierwszy z ludzi powstały z martwych do życia na wieki z Bogiem. I teraz każdy, który w Nim położył nadzieję, w Nim zaufał, to po prostu idzie za Nim, jakby jest w Nim ukryty i jest prowadzony do tego, na ten moment, na ten czas zmartwychwstania. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi, i nad żywymi panować, mówi Paweł w liście do Rzymian 14:9. A Kolosan 1:18, on jest początkiem pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Po drugie, Paweł mówi w tym samym 23 wierszu 15 rozdziału, że potem ci, którzy są Chrystusowi, Biblia wyraźnie mówi, czyli ten, kto jest zrodzony z Boga, bo Chrystusowy to jest ten, który narodził się z Boga, który ma Ducha Świętego, Ducha Chrystusowego, jak też mówi Paweł w liście do Rzymian w 8 rozdziale, kto nie ma Ducha Chrystusowego, nie należy do Niego. A więc potem ci, którzy są Chrystusowi w czasie Jego przyjścia. W jakiej kolejności? Tesaloniczanie się zastanawiali, czy jeżeli nasi bliscy, którzy uwierzyli w Jezusa, umarli, czy my ich kiedykolwiek zobaczymy? I Paweł pisze, pamiętacie, w pierwszym liście do Tesaloniczan, w 4 rozdziale, wy się nie martwcie, bo kiedy zabrzmi głos trąby, umarli jako pierwsi, usłyszą głos, umarli, usłyszą, mówi ewangelista Jan 5 rozdział, 24 i 25 wiersz, ci, którzy uwierzyli w Jezusa, oni usłyszą i zostaną wzbudzeni z martwych i zostaną zabrani na powietrze, a ci, którzy pozostali żywymi, wierzą w Chrystusa, w dniu Jego przyjścia zostaną w mgnieniu oka przemienieni. To jest 4 rozdział 1 listu do Tesaloniczan. A więc pierwsze zmartwychwstanie obejmuje zmartwychwstałego Chrystusa jako pierwocinę i początek. W tym pierwszym zmartwychwstaniu są ci, którzy umarli w Chrystusie i ci, którzy będą pochwyceni, będą żyli, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie. I pamiętacie, mówiliśmy, że tą trzecią grupą, która dołączy do tego pierwszego zmartwychwstania, o tym nam mówi objawienie 20 rozdział od 4 do 6 wiersza. Tam jest powiedziane, że ożyją po wielkim ucisku, zostaną wzbudzeni, kiedy Chrystus przyjdzie w chwale, przyjdzie z Kościołem na ziemię, dołączą do tych odkupionych ci, którzy nie przyjęli znamienia bestii podczas wielkiego ucisku. I tam jest napisane tak, ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nim druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Inaczej mówiąc, każdy, kto... Już Jan mówi w 5 rozdziale, właściwie Pan Jezus, Jan to zapisał, w 5 rozdziale wierszu 24, że wszyscy, którzy uwierzyli Słowu Bożemu, uwierzyli w Jezusa Chrystusa, nie przyjdą na sąd, bo przeszli już ze śmierci do życia. A więc odkupieni nie przyjdą na ten ostateczny sąd, o którym tutaj pisze Jan w objawieniu, że będą panować z Chrystusem przez 1000 lat, i już nie przyjdą na ten sąd ostateczny, który będzie po 1000-letnim królestwie, bo oni już są z Panem. Już nad nimi druga śmierć nie panuje. A więc mamy dwa zmartwychwstania. Jedno, które jest etapowe, i drugie zmartwychwstanie na ten sąd ostateczny po 1000-letnim królestwie, kiedy będzie biały tron i Biblia mówi, wszyscy powstaną z martwych. Bez względu na to, gdzie się znajdowali, czy rozsypali, czy spaliło się ich, że tak powiem, ciało. Jak wybuchła bomba w Hiroshimie czy Nagasaki, to po prostu nic nie zostało z ludzi. Tylko pamiętam, takie zdjęcie jest, cień człowieka na schodach. Jest takie zdjęcie chyba z Hiroshimy. Nic nie zostało.
Ale wiecie, nasze ciała, to, które ciało mamy, ono jest jakby takim zarodkiem, jest takim nasieniem pod to przyszłe ciało, które będzie stworzone. A więc nie chodzi o jakby, inaczej mówiąc, jakby Bóg wykorzystuje, czy sprawia, że to ciało jest niezwykle ważne i istotne, bo mowa jest o zmartwychwstaniu ciała. Ciała, które mamy, które człowiek ma. Tak więc i druga śmierć, to drugie zmartwychwstanie. W tym pierwszym, jeżeli mamy udział, już nikt nie musi się bać. W tym drugim zmartwychwstaniu, na sąd, o czym mówi właśnie objawienie Jana, czy pamiętacie to, czy powinienem to troszeczkę, powinniśmy zajrzeć do tekstu, tam jest powiedziane, że przed tronem, zerkniemy do Bożego Słowa, 20 rozdział od 11 wiersza do 15, i widziałem wielki biały tron, to jest po tysiącletnim królestwie, kiedy diabeł zostanie wrzucony już do jeziora ognistego. Widziałem wielki biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć, nie piekło, jak u nas jest, i kraina umarłych wydały umarłych, bo przecież umarli będą wrzuceni do piekła. Tu jest złe tłumaczenie. Którzy w nich się znajdowali i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i kraina umarłych, nie piekło, zostały wrzucone do jeziora ognistego. Owo jezioro ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w księdze żywota, został wrzucony do jeziora ognistego. Inaczej mówiąc, Biblia mówi tak jak o dwóch zmartwychwstaniach, tak mówi też o dwóch rodzajach śmierci. Pierwsza śmierć nastąpiła, czy ta pierwsza śmierć to jest śmierć ta duchowa i fizyczna, prawda? Kiedy człowiek umiera duchowo i fizycznie. A druga śmierć to jest ta śmierć na wieczne zatracenie. To jest właśnie to wrzucenie do jeziora ognistego, nazwane jest w Bożym Słowie drugą śmiercią. I Bóg mówi, Bóg zrobił wszystko, dosłownie wszystko, posłał swojego Syna, aby nikt z nas tam nie trafił, aby żaden człowiek tam się nie znalazł. Kiedy Jezus naucza na temat czasów ostatecznych w 25 bodajże rozdziale Ewangelii Mateusza, pamiętacie, mówi tak, że Gehenna, to jezioro ogniste, zostało zgotowane komu? Diabłu i jego aniołom. Bóg nie widział tam człowieka. To jest zgotowane dla diabła i dla jego aniołów zbuntowanych. Jeżeli tam człowiek się znajdzie, to tylko dlatego, jak mówi apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan, tylko dlatego, że wzgardził łaską, wzgardził Jezusem, wzgardził dziełem, które Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. Dlatego w tym pierwszym liście do Tesaloniczan jest to ostrzeżenie dla nas wszystkich ludzi. Ja chciałbym to przeczytać. To jest drugi list do Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan, drugi rozdział. I dlatego zsyła, może tak, od 10 wiersza. I wśród wszelkich podstępnych oszustw przyjdzie ten zwodziciel, antychryst, wobec tych, którzy mają zginąć. Dlaczego mają zginąć? Nie dlatego, że Bóg tak chce. Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Wiecie, tak więc Bóg zrobił wszystko, aby człowieka uratować od tego miejsca kaźni, od tego miejsca sądu, który jest wyrazem sprawiedliwości i świętości Boga. Skoro człowiek odrzuca wieczność z Bogiem, to będzie miał wieczność bez Boga. Skoro człowiek odrzuca wieczność z Bogiem, który jest miłością i światłem, będzie miał wieczność, właściwie trudno powiedzieć miał, będzie wieczności, będzie trwał w stanie wiecznej ciemności, braku jakiejkolwiek miłości i tak dalej, i tak dalej.
I tam będzie ten robak, to sumienie, te wyrzuty, że oto miałem szansę, miałem możliwość, a ja nie posłuchałem Bożego wezwania. Tak więc ja się tak zastanawiam jeszcze nad jedną rzeczą, ale to powiem jako pewną ciekawostkę, która jakby zwróciła moją uwagę, że ci, którzy powstaną na sąd, o których czytamy tutaj, którzy powstaną na sąd i zostanie otworzona księga życia i kto nie jest zapisany, to taką jest jakby tutaj pewna taka sugestia, że może nie wszyscy, którzy powstaną na sąd, będą wrzuceni w jezioro ogniste, bo tutaj jakby Pismo daje pewną nadzieję, że jeśli nie byli zapisani, zostawiam to, że tak powiem, do pewnego myślenia, bo niektórzy mówią, że to jest takie powstanie na sąd, na zasadzie takiej, że już wszystko jest jasne, ale sąd musi się odbyć, aby wszelka sprawiedliwość się dopełniła i to jest tylko jakby orzeczenie wyroku dla wszystkich. Ale może nie do końca. Tu nie mówimy o żadnej drugiej szansie. Tu mówimy o tym, że tam są zapisani w księdze życia i ci, co dobrze czynili. A więc widzimy też, jak bardzo ważnym jest, żeby ludzie swoje życie w sposób właściwy przed Bogiem prowadzili. Nie mówi tutaj Pismo o usprawiedliwieniu czy zbawieniu przez uczynki, ale pokazuje, że wiara jest też widoczna, czy też ta bojaźń przed Bogiem ludzi, którzy może nigdy nie słyszeli o Bogu, ale okazywali respekt, szacunek dla tego, którego nie znali, nie widzieli. Nie wiemy. Zostawiamy to jakby w Bożym ręku, ale miejmy to na uwadze. Miejmy pragnienie mieć udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Być z tymi, których Pan zabierze. Tak więc drugie zmartwychwstanie obejmuje całą resztę ludzkości, która do tej pory, czyli tych, którzy nie byli pochwyceni, nie należeli do Pana, ci, którzy przyjęli znamie bestii, oni będą wzbudzeni na ten sąd ostateczny, zanim zupełnie nie zapanuje Bóg i nie będzie nowego nieba i nowej ziemi. Czytamy tak, 24 do 28 wiersz tego listu do Koryntian. Czytamy tam następujące słowa. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu, gdy zniszczy wszelką zwierzchność oraz wszelką władzę i moc, bo On musi królować, chodzi o Chrystusa, bo On musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy Jego. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał. A gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam Syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Bardzo trudny tekst biblijny i teologiczny. Dlatego niektórzy tutaj mówią, jakby chcą przez ten tekst zdyskredytować bóstwo Chrystusa albo pomniejszyć bóstwo Chrystusa. No bo wtedy sam Syn będzie poddany, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Zwróćmy uwagę na kilka rzeczy. Idźmy jakby logicznie, tak jak Paweł tutaj pisze. Potem nastanie koniec, gdy odda władzę królewską Bogu Ojcu. Co to znaczy? Że teraz żyjemy w erze Mesjasza, erze mesjańskiej. I zwróćcie uwagę, list do Filipian, drugi rozdział, list do Efezjan, pierwszy rozdział, od 19 wiersza do końca, list do Kolosan, tam te wszystkie mamy informacje o tym, że teraz wszelka władza, autorytet i moc przez Boga Ojca została dana Mesjaszowi, Chrystusowi, Bogu i człowiekowi. Prawda? Temu, który był w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem, naszemu Zbawicielowi. I teraz Biblia mówi, że w list do Filipian, drugi rozdział, dlatego że Chrystus, będąc równy Bogu, tak tam się zaczyna, nie upierał się zachłannie, aby być równy, uniżył się, stał się sługą nie tylko Boga, ale nawet nas ludzi,
Uniżył się aż do samej śmierci i to krzyżowej. Dlatego też Bóg go wielce wywyższył. Ponad wszelką władzę, ponad wszelką zwierzchność, ponad wszelkie panowanie. O tym też mówili do Efezjan. Chrystus został wzbudzony, posadzony po prawicy Ojca ponad wszelką władzą, zwierzchnością i panowaniem. Co to oznacza? Że Chrystus całkowicie zapanował nad zbuntowanymi aniołami, nad szatanem. Oto widzimy pewien nieporządek, który został chaos, który spowodował bunt szatana i grzech później człowieka. W kosmosie, na ziemi i w życiu człowieka. Oto Bóg posyła Zbawiciela, drugiego człowieka, który uniża się, jest Bogiem i człowiekiem, który zostaje wzbudzony z martwych i teraz Bóg Ojciec wszystko poddaje swojemu Synowi ze względu na jego uniżenie pod władzę i autorytet. Inaczej mówiąc, Chrystus chce teraz przyprowadzić w całą zbuntowaną ludzkość z powrotem do posłuszeństwa Bogu. Rozumiemy? List do Rzymian się ciekawie zaczyna i kończy. Zaczyna się od tego, że Bóg przez Ewangelię chce nas przyprowadzić do posłuszeństwa Bogu. Dlatego kiedy się nawracamy, nawrócenie polega na tym, że wypowiadam posłuszeństwo diabłu, mówię, nie chcę ci już dalej służyć. Może nie mówimy tego jakby w takiej świadomości, ale odwracając się od grzechu, od zła, właśnie to diabłu mówimy, koniec z tobą, a teraz oddajemy się pod władzę i autorytet Pana Jezusa Chrystusa. Halleluja. Jesteśmy pod Jego władzą, pod Jego... I teraz tak, chociaż te moce zwierzchności, zbuntowane anioły, i też one nie wszystkie są, że tak powiem, czynne i aktywne, bo list Piotra nam mówi, że część z nich została już zamknięta w ciemnych lochach i czeka na dzień sądu, ale ta reszta działa, prawda, jako demony, szatan, który nas kusi i tak dalej, ale Biblia mówi, że Bóg przez Chrystusa i w Chrystusie całkowicie zwyciężył te władze i zwierzchności i posadził go ponad, po swojej prawicy i teraz one są pod stopami Chrystusa. Ale nie tylko są pod stopami Chrystusa. List do Rzymian, 16 rozdział, wiersz 20 mówi, że te moce są pod naszymi stopami. Będziecie deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic wam nie zaszkodzi. Inaczej mówiąc, Bóg w Chrystusie na nowo porządkowuje sobie świat ludzi, gasi ten bunt i niweczy ten bunt szatana i sił demonicznych, całkowicie panuje. I teraz Biblia mówi tak, gdy zniszczy wszelką zwierzchność, wszelką władzę i moc, kiedy diabeł zostanie wrzucony do Gehenny, do jeziora ognistego, kiedy to wszystko już się zakończy, kiedy część ludzi, bo nie wszyscy, każdy z nas ma wolną wolę, każdy z nas, nikogo Bóg z nas na siłę nie podda pod swoją władzę. Ty i ja musimy chcieć uznać Jego władzę i autorytet. To jest dobrowolne. Zbawienie nigdy nie jest przymusowe. Ratunek nigdy, to dlatego w jednym miejscu w dziejach jest napisane, ci, którzy dali się zbawić, będą zbawieni. Ale ci, którzy dali się zbawić. Tak więc, kiedy to już wszystko będzie u końca i wróg, i diabeł poniesie sromotną porażkę po tym, jak po tysiącletnim panowaniu Chrystusa wzburzy całą ludzkość znowu przeciwko Jerozolimie, przeciwko Chrystusowi, przeciwko Kościołowi, kiedy będzie zniweczony, to jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Bóg ostatecznie rozprawi się ze śmiercią i w tym momencie jakby wszystko znowu wróci do tego właściwego miejsca, do porządku i poddania się pod władzę i autorytet Boga. I w tym momencie, tu jest napisane, wtedy sam Chrystus, któremu Bóg Ojciec wszystko poddał, On to podda Ojcu i sam Chrystus będzie, jak tu czytamy, poddany temu, który mu poddał wszystko. O co chodzi w tym poddaniu, że sam Chrystus, który podda Ojcu wszystko pod posłuszeństwo, sam będzie poddany. I tutaj, moi drodzy, aby Bóg był wszystkim we wszystkim.
W liście do Galacjan jest taka ciekawa informacja. Tam, gdzie chodzi o Boga, nie ma pośrednika. A w liście do Tymoteusza pierwszym, w drugim rozdziale, zaraz na początku czytamy, a Bóg jest jeden i jeden jest pośrednik między Bogiem a człowiekiem. I tak kiedy czytasz to, to mówisz, mam taki po prostu przekręt w moim mózgu, bo nie wiem, o co chodzi. Ale zwróćcie uwagę, tam jest mowa o samym Bogu. Gdy chodzi o Boga, nie ma pośrednika, bo Bóg jest jeden. Ojciec, Syn i Duch Święty. I między nimi nie potrzeba żadnego pośrednictwa, rozumiecie? A Paweł w liście do Tymoteusza zajmuje się zupełnie czymś innym. On mówi, człowiek potrzebuje między sobą i Bogiem pośrednika. Czy Bóg znalazł takiego pośrednika? Znalazł jednego doskonałego człowieka, a zarazem Syna Bożego Boga, którym jest Jezus Chrystus. Jeśli o nas chodzi, my potrzebujemy przed Bogiem Wszechmogącym Ojcem pośrednika Jezusa Chrystusa, który nas reprezentuje, stawia się za nami przed Bogiem. A więc, aby Bóg był wszystkim we wszystkim, aby teraz Bóg, czyli Ojciec, Syn i Duch Święty, już całkowicie, przez całą wieczność będą panować razem. Oto, ja tak myślę i tak tutaj myślą bibliści, o to właśnie chodzi, kiedy już wszystko będzie mu poddane. A więc chodzi już, na wieki będzie panowanie i władza udziałem Boga jako Ojca, Syna i Ducha Świętego. Jeden z biblistów w swoim komentarzu napisał tak, pod koniec dziejów wieczna władza Mesjasza, w której wspólnota mesjaniczna ma uczestniczyć, złączy się z władzą Boga Ojca. W ten sposób podsumowuje Szaul ostateczny dzień zmartwychwstania. A więc w tym momencie, kiedy już wszystko Syn podda pod władzę Ojcu, wtedy On już sam będzie poddany i będzie panował Bóg, ale Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Takie dwa jeszcze ciekawe wersety. Zachariasz pisze tak w 14 rozdziale, wierszu 9. Adonaj będzie królem nad całą ziemią w owym dniu. Adonaj będzie jeden i jedno, i imię Jego jedno. A Daniel 7,14 mówi tak o Mesjaszu, o Chrystusie. Jego panowanie panowaniem wiecznym, które nie przeminie. A więc kiedy Zachariasz mówi, Adonaj będzie królem nad całą ziemią, Adonaj będzie jeden, używa hebrajskiego słowa echad, które oznacza w tym słowie echad jest wielość w istocie Boga. Bo hebrajski i grecki rozróżnia pomiędzy takimi samymi słowami jeden, ale jedno słowo oznacza wielość w tej jedności, a drugie słowo po prostu oznacza ktoś numerycznie jeden i nikt więcej. Tak jak jeden naród, tam jest to echad, ale w narodzie mamy mnóstwo ludzi, prawda? Rozumiecie? A więc jest użyte to słowo, które oznacza i zawsze odnosi do Boga. To drugie słowo nigdy nie jest odniesione do istoty Boga. Już samo to słowo wskazuje, w jego istocie jest wielość. To nie jest w sensie numerycznym tylko jeden, ale w nim jest, tam jest Ojciec, jak mówi, objawia nam Słowo Boże, Syn i Duch Święty. Tak więc teraz jest era mesjańska. Na koniec władza Mesjasza złączy się z władzą Boga Ojca i Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Powiedziałem, zmartwychwstanie nie jest dla niektórych, nawet nie dla tylko sprawiedliwych. Zmartwychwstanie dotyczy wszystkich, tak naucza Słowo Boże. W takim razie zwróćcie uwagę, że Pismo Święte właściwie koncentruje się na zmartwychwstaniu wierzących, odrodzonych ludzi. To w tym 15 rozdziale Paweł mówi do chrześcijan, wy się nie bójcie, wiedzcie o tym, że to, co jest przed wami, jest tak wspaniałe, że nie jesteście w stanie tego ogarnąć. Miejcie tą żywą nadzieję na to. Natomiast co z tymi, którzy są nieodrodzonymi? Oni też powstaną w ciałach. Ale przecież czy powstaną w chwalebnych ciałach, tak jak odrodzeni wierzący? Nie sądzę. Popatrzcie, porównajmy ciało, które mamy teraz,
które czasami nam sprawia albo wiele kłopotu i tak dalej. Ciało mdłe, chociaż duch jest ochoczy. Prawda? Paweł pisze, sieje się skażone, mówi, będzie nieskażone. Czyli nie będzie niosło w sobie żadnej ułomności, żadnego skażenia. Sieje się w niesławie, będzie wzbudzone w chwale. I będziemy tą chwałę widzieć. Sieje się w słabości, będzie wzbudzone w mocy. Sieje się ciało cielesne, zwróćcie uwagę, będzie ciało duchowe. Pismo Święte mówi o duchowym ciele, nie o duchu, nie o zjawie, ale będziesz miał duchowe ciało. To ciało, które mamy, które rozsypie się w proch, Pan Bóg przy zmartwychwstaniu jakby użyje, przemieni je, sprawi, że stanie się zupełnie nowym ciałem, duchowym ciałem. Sieje się śmiertelne, wzbudzone będzie nieśmiertelne. A więc nigdy już nie dozna żadnego skażenia, żadnej ułomności, żadnych braków, będzie pełne chwały. Więcej, jest napisane, że my będziemy mieli ciała podobne do uwielbionego ciała Chrystusa. Jak już powiedziałem poprzednim razem, nie będziemy wszyscy wyglądać jak Pan Jezus, ale co do materii jakby, co do istoty, będziemy mieli ciało takie jak On. Jestem przekonany, że po zmartwychwstaniu będziemy doskonale się rozpoznawać. Kiedy tam zobaczymy siebie, te ciała będą pełne chwały Bożej, pełne świętości, nieskazitelne, wspaniałe, nie będzie nic nas bolało, ani i tak dalej, ale będziemy, kiedy Jezus stał z martwych, wszyscy Go rozpoznali. Więcej, nawet ślady były na Jego uwielbionym ciele po gwoździach. Rana była w Jego boku. On mówi do Tomasza, Tomaszu, jeśli nie wierzysz, to włóż tu swój palec. To było ciało, wiecie, duchowe, a więc nie takie jak nasze teraz, nie mające tych ograniczeń, bo Jezus nagle zjawiał się i znikał. Drzwi były zamknięte, tam jest wyraźnie napisane, a drzwi były zamknięte i On się zjawił. A z drugiej strony On jadł z nimi. Pamiętacie, jak Jezus mówi, będziecie pić ze mną w moim królestwie. Aż do tego momentu, kiedy mówi podczas wieczerzy, ale w moim królestwie zasiądziecie i będziemy pić razem, i będziemy jeść, będziemy ucztować razem. Zaskakujące to jest, to co Pan Bóg dla nas przygotował. Presbiter, pastor Kazimierz Sosulski, mówiąc o zmartwychwstaniu, pisze tak, w śmierci i zmartwychwstaniu nie chodzi ani o całkowite zniszczenie poprzedniego, ani o stworzenie nowego z niczego, ani też zwyczajne ożywienie zwłok. Tu chodzi, jest mowa o odkupionych ciałach. Odkupionych, przemienionych i uwielbionych, które będą nosić tą chwałę Chrystusa, tego drugiego człowieka już tam w wieczności. Tak więc tak Słowo Boże mówi. Pamiętacie, kiedy Jezus zostaje na górze przemienienia, Mateusz 17,2, przemieniony, ja myślę, że to był pełen niebiański, Jego ciało pełne niebiańskiej chwały. Biblia mówi, Jego twarz jaśniała jak słońce, a szaty były białe jak światło. A więc nawet uczniowie nie byli w stanie jakby tak patrzeć wprost na Niego ze względu na chwałę, którą On miał. Pamiętacie Jana, który zobaczył uwielbionego Pana po zmartwychwstaniu, kiedy miał objawienie Jezusa, kiedy Go tylko zobaczył, padł jak martwy. Nie był w stanie znieść tej chwały. A więc tak jak nasz Pan powstał z martwych i więcej nie umiera, żyje na wieki, tak będzie z nami. Nie będziemy poddani już żadnej śmierci, żadnemu zniszczeniu, pełni mocy. Tam jest napisane, zachowamy osobowość, płeć, chociaż już nie będzie małżeństw, nie będą się żenić ani za mąż wydawać. I tu jest ciekawa rzecz. Wiecie, kiedy tak myślę o chrzcie wodnym, nie wszyscy sobie jakby cenią
chrzest. List do Rzymian w 6 rozdziale nam mówi, że jesteśmy ochrzczeni, czyli zanurzeni w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wiecie, być zanurzonym, słowo chrzest, baptizo, to znaczy ciało, które było zanurzane w cieczy, nabierało cech tej cieczy. Czyli jeżeli było coś farbowanego, wrzucone do farby, no to dana rzecz nasiąkała tą farbą i stawała się takim kolorem jak ta farba. Kiedy ty i ja zostajemy zanurzeni w wodzie, to Biblia też mówi o tym, że my jesteśmy zanurzeni w Chrystusie. Nasiąkamy Nim. A więc chrzest nie jest tylko zwykłym zanurzeniem w wodzie. Nie jest tylko zwykłym potwierdzeniem, że narodziłem się na nowo. Ale jest czymś daleko więcej. Jest utożsamieniem się, tym powiedzeniem: tak, Panie, ja utożsamiam się całkowicie z Twoją śmiercią, zmartwychwstaniem i z Tobą samym. Dlatego w liście do Galacjan jest napisane: wy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, przyoblekliście się. Niesamowite rzeczy. To, co Bóg o nas mówi. 104 razy Nowy Testament mówi o zmartwychwstaniu. A więc tak wiele poświęca uwagi. I na koniec jeszcze parę myśli, biblijne przyczyny zmartwychwstania. Kilka rzeczy bardzo ważnych. Bez zmartwychwstania nie byłoby usprawiedliwienia. Gdyby Chrystus tylko umarł, a nie powstał z martwych, nikt z nas nie byłby zbawiony. To znaczy, że grzech by zwyciężył, śmierć by zwyciężyła. Ciemność by zwyciężyła. Kiedy Chrystus powstał z martwych, rozprawił się z grzechem, ze śmiercią, z ciemnością, z tym wszystkim. I sprawiedliwość wyniósł na jaśnie, jak mówi Słowo Boże. Dlatego w liście do Rzymian, w 4 rozdziale, wierszu 25 jest napisane: który został wydany za grzechy nasze i wstał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A więc jestem zbawiony i usprawiedliwiony przez Jego śmierć i przez Jego zmartwychwstanie. Bez Jego zmartwychwstania nie dopełniłoby się zbawienie i usprawiedliwienie. Po drugie, dla naszego zbawienia. Rzymian 5:8-10 mówi, abyśmy dostąpili zbawienia teraz przez życie Jego. Tam jest coś więcej, bo On żyje teraz, i On cały czas jest z nami, czuwa, abyś ty i ja dostąpił zbawienia, abyśmy dobiegli do końca, aby On nas prowadzi aż do samego końca. I to łączy się z innymi miejscami, że On jest początkiem naszej wiary i końcem naszej wiary. On powiedział, że będzie z nami aż do skończenia świata, że nigdy nas nie zostawi. A więc dotyczy to naszego zbawienia. Jest zapowiedzią nadchodzącego sądu. Zmartwychwstanie Chrystusa jest daniem przez Boga świadectwa dla każdego człowieka. Słuchajcie, wszyscy będą musieli przede mną stanąć na sądzie. Odkupieni nie na tym ostatecznym ku potępieniu, ale także będziemy musieli stanąć, ty i ja, przed sądem Chrystusowym, abyśmy zdali sprawę z naszego życia z Bogiem. I jedni będą zawstydzeni, inni będą zbawieni jak przez ogień, a inni będą nagrodzeni. Jestem przekonany na podstawie Bożego Słowa, że w niebie nie będzie równości. Jedni będą bliżej Pana, inni dalej. Jedni będą mieli większe nagrody, inni mniej. Słowo Boże tutaj jest bardzo jednoznaczne. I tutaj dlatego Paweł pisze tak, list do Rzymian, drugi list do Koryntian, Paweł o tym pisze, wszyscy musimy stanąć na sądzie Bożym, wszyscy. Abyśmy zdali sprawę z naszego życia. Dlatego tak ważne jest. Wiecie, często my od razu wyrzucamy wszystko. Mówimy, uczynki nie są ważne. Ale nigdzie w Biblii nie zauważyłem, żeby uczynki nie były ważne. Postawy nie były ważne. Słowa nie były ważne. Bo wszyscy mówimy, zbawieni jesteśmy dzięki łasce. Jesteśmy odkupieni przez ofiarę Chrystusa. Zgadza się.
Ale to, że jesteś odkupiony z łaski, że nikt z nas nie może uczynkami zapracować na to zbawienie, to nie znaczy, że teraz Pismo pozwala nam i Bóg żyć, jak nam się żywnie podoba. Zgodzicie się ze mną? Tak naprawdę Jakub to reguluje i mówi, wiara bez uczynków jest martwa. Pokaż mi wiarę bez uczynków. Jeżeli źle się zachowujesz, źle mówisz i tak dalej, robisz różne złe rzeczy, to ty myślisz, że masz wiarę? Absolutnie. Wiecie, nawet jak w niedzielę o tym mówiłem, objawiła się łaska zbawienna. List do Tytusa, 2:11. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi. I tam jest słowo nauczająca nas, abyśmy się wyrzekli czego? Wszelkiej bezbożności i sprawiedliwie i pobożnie na tym świecie żyli. Słuchajcie, łaska Boża skonfrontowana jest z nauczaniem. Tam jest użyte słowo paideo. Niektórzy myślą, że to słowo paideo takie jest delikatne słowo, wychowanie przez tylko słowo. Ale to słowo paideo ma 3 znaczenia. Wychowywać, karcić i chłostać. A więc łaska Boża, Bóg swojej dobroci czasami musi nam, że tak powiem, użyć rózgi. Paweł, autor listu do Hebrajczyków w 12 rozdziale o tym mówi, jeśli jesteście bez karania, to kim jesteście? Kim jesteście? Bękartami. Jeżeli człowiek jest bez karania, bez tego czasami chłostania, bez napominania, to znaczy, że Bóg nie traktuje nas jak swoje dzieci. Bo On o swoje dzieci się troszczy, dba. I widzi, jeśli dziecko jego nie słucha, nie przyjmuje pouczeń, to musi użyć czasami rózgi. Tam w liście do Hebrajczyków użyte jest słowo paideo. I wzmocnione jest jeszcze jednym greckim słowem mastigo, co oznacza dosłownie chłostać. Po co? Boli to, nie? Takie karcenie boli. Ale autor listu do Hebrajczyków mówi, ale to ma przynieść wieczny owoc, aby nikt z nas nie poszedł tą złą drogą na potępienie. Takim dobrym jest nasz Bóg. Bo uważam, że to jest dobroć Boża. To jest łaska Boża, że On w ten sposób ze mną postępuje. A więc zapowiedź nadchodzącego sądu. Ewangelia Jana 5:30, Dzieje Apostolskie 10:42, że przez wskrzeszenie, przez zbudzenie Chrystusa z martwych Bóg daje nam dowód, że przez Niego będzie sądził ludzkość. Inaczej mówiąc, niech każdy się gotuje na spotkanie z Bogiem. Niech każdy jest przygotowany na to stanięcie przed Bogiem, aby zdać sprawę ze swojego życia. Niewierzący poniosą straszną porażkę, bo uświadomią sobie, że odrzucili jedyną możliwość ratunku i zbawienia, odrzucając Chrystusa. Zbawieni mogą być czasami wpadać w rozpacz, kiedy zobaczą, że myśleli, że oni tak wcale nie muszą się starać w tym chrześcijańskim życiu, żyć tak, wiecie, jak Bogu się podoba, że to gdzieś im umknęło i niektórzy będą ze względu na fundament, jak pisze Paweł, na Chrystusa będą uratowani jak przez ogień. A niektórzy po prostu będą zbawieni, ale nie otrzymają tego, co mogliby otrzymać jako nagrodę. Tak więc może na tych rzeczach 3 jest dużo więcej, mam wypisanych ich 10, jest jeszcze więcej, ale na tych 3 dla usprawiedliwienia dotyczy to naszego zbawienia. I jest to świadectwem, zmartwychwstanie Chrystusa jest świadectwem, że sąd Bóg dokona przez tego, który tak się uniżył. Tak pisze w 5 rozdziale, że Bóg oddał mu władzę sądzenia wszystkiego. Tak jak ojciec sądzi, tak tą władzę sądzenia w 5 rozdziale Ewangelii Jana jest napisane, przekazał synowi, aby sądził. Moi drodzy, kończąc, Paweł, ten fragment, ten 15 rozdział kończy takim wyznaniem bardzo ważnym, kiedy już śmierć zostanie pokonana.
A więc grzech zostanie unicestwiony, już wszystko zostanie dokończone, wszystko jest poddane Bogu i panuje Bóg. A i dlatego popatrzcie, 57 i 8 wiersz, ale Bogu niech będą dzięki. I to mówi w kontekście 56 wiersza, rządłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. I mamy taką, jak sobie tu poradzić z grzechem? Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Przez co ty i ja możemy mieć zwycięstwo nad grzechem? Tylko w jeden sposób. Przez Jezusa. Przez naszą z Nim społeczność, bliską relację. On daje siłę i moc, abyśmy mogli pokonać grzech, bo On sam pokonał grzech i On udzieli nam mocy. A więc muszę być w Nim, z Nim w relacji. A tak, bracia, dodam, siostry moi mili, dlatego, że tak wspaniałe rzeczy są przygotowane, tak wielkie zbawienie jest dokonane, tak wielkie rzeczy się wydarzą w naszym życiu, teraz, kiedy tutaj jesteśmy na tej ziemi, bracia i siostry, nie myślmy o tych rzeczach, które są, pochłaniają ludzi, ale on mówi tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla kogo? Dla Pana. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wtedy wszystko inne będzie wam przydane. Kiedy ty zatroszczysz, kiedy ja zatroszczę się o relacje z Panem, z Bogiem, On na pewno zatroszczy się nawet o te najdrobniejsze moje i twoje potrzeby, bo to jest obietnica, za którą On stoi. A On zawsze dotrzymuje obietnic. A więc bądźmy stali, niewzruszeni. Nie zawsze łatwo jest być stałym, nieporuszonym, pełnym zapału, prawda? Ale mówi tak, w tym kontekście tego zwycięstwa, takimi bądźcie. I kończy, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny dla Pana. Inaczej mówiąc, Pan to wszystko widzi i Pan to nagrodzi. Kiedy robimy ze względu na Niego, kiedy mamy właściwe motywy i pobudki, kiedy mamy serca szczere i czyste przed Panem i chociaż nie zawsze może widzimy rezultaty tego, i jak mówi jeden z psalmów, prawda, kto sieje ze łzami, kiedy mówimy, świadczymy, opowiadamy, a ludzie i tak odwracają się i lekceważą, kiedy robimy wiele dobrych rzeczy, a nie spotyka nas nawet słowo dziękuję, to nie ma takiego znaczenia. Pan pewnego dnia, zgodnie z ich uczynkami zostało wszystko zapisane. A Paweł mówi, zgodnie z motywami, nawet ja, chociaż badam swoje serce i sumienie, nic mi nie wyrzuca, to jednak ostateczny sąd i rozstrzygnięcie należą do Boga, który wie wszystko. Wiecie, to nas uczy bojaźni. Bojaźni przed Bogiem. To nie my jesteśmy sędziami. Nawet trudno, wiecie, we własnej sprawie tym bardziej nie jesteśmy sędziami, bo zawsze będziemy starać siebie przedstawić w dobrym świetle. I Paweł ma tą świadomość. Moim ostateczny wyrok należy do Boga. Ja robię wszystko, aby się Jemu podobać. Tak walczę, tak biegnę, tak się staram, aby żyć dla Niego, służyć Jemu. Ale i tak ostateczny wyrok należy do Niego. Czy Paweł miał złe oczekiwania na to, co będzie po śmierci? Nie. Pamiętacie drugi Tymoteusza? Dobry bój bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi da Pan w owym dniu. Jego serce jest pełne pokoju, sumienie czyste. On jest gotów odejść i ma tą żywą nadzieję, zobaczę Pana. Powstańmy, aby się modlić. Panie, tak dziękujemy Ci za prawdy Twojego świętego słowa. Dziękujemy Ci, że przygotowałeś dla nas to, czego oko nie widziało, ucho nie słyszało, co na rozum ludzki nie wstąpiło, to przygotowałeś dla tych, którzy Ciebie miłują. Panie, tak dopomóż nam trwać, dopomóż nam być stałymi i wiernymi Tobie. Dopomóż nam, Panie, chodzić w czystości przed obliczem Twoim. Dopomóż nam, Panie, być pełnymi entuzjazmu, zapału, tak jak mówisz w swoim świętym słowie.
Panie, potrzebujemy tego. I tak wyznajemy za apostołem Pawłem, że chociaż wydaje się, że grzech, że ten świat, że to wszystko jest tak silne i mocne, Ty mówisz, ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Jezusa. I chcemy wyznać dzisiaj, Boże, że mamy zwycięstwo przez Jezusa Chrystusa. I mamy zwycięstwo w Jezusie Chrystusie. I że to On jest zwycięzcą, a my w Nim jesteśmy zwycięzcami. Że to On rozgromił nadziemskie władze i zwierzchności. I my mamy zwycięstwo w Nim. Jesteśmy posadzeni ponad tymi władzami i zwierzchnościami. I powiedziałeś, Panie, że tak jak Jezus ma to pod stopami, tak powiedziałeś, że my jako Kościół indywidualnie będziemy deptać po wszelkiej potędze nieprzyjacielskiej, a nic nam nie zaszkodzi. Dziękujemy Ci, Panie. I modlimy się, Duchu Święty, objawiaj nam te prawdy. I daj nam chodzić w zwycięstwie Jezusa. W tym zwycięstwie, które On dla nas ma, dla każdego z nas. Tak teraz wyznajemy, Panie, że chociaż sami jesteśmy słabi, to w Chrystusie Jezusie mamy zwycięstwo. Amen. Amen. Hallelujah.